Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w tym zimowy jeszcze dzień sobotni, szczególny dzień, w którym spotykamy się z naszym Bogiem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Spotykamy się dzięki Jego łasce, spotykamy się dzięki Jego wielkiej ofierze dokonanej na krzyżu Golgoty. Gdyby nie ta ofiara i gdyby nie to, co tam miało miejsce, ani ta ziemia, ani my dzisiaj po prostu nie istnielibyśmy. Po prostu nie mielibyśmy przyszłości żadnej przed sobą, jeżeli byśmy nawet żyli. Także więc ofiara Golgoty jest największym wydarzeniem, jakie i doniosłym, i wspaniałym, jakie mogło spotkać tą ziemię. Chcę podać może motywy powstania tego kazania. Otóż to kazanie już jest dosyć historyczne w tym, kiedy je układałem myśli tego kazania. A powstało to z tego powodu i z tego powodu postanowiłem zainteresować się tym zagadnieniem, że pewnego razu w pewnej rozmowie w małym, wąskim gronie słyszałem następujące opinie. A tytuł kazania jest Golgota. Słyszałem następujące opinie. Mianowicie, jakoby Jezus, nasz Zbawiciel, który poniósł tą ofiarę Golgoty, miał lepsze możliwości w ciężkich próbach i cierpieniach, jak, bo był Synem Bożym, bo pochodził z nieba, miał szczególne względy u Ojca. Motywem powstania tego kazania było również takie twierdzenie, że jeżeli się mówi, że Jezus nie widział poza grób, to głosi się po prostu nieprawdę. Przecież były proroctwa, które mówiły, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Przecież sam mówił przykład ze Starego Testamentu o Jonaszu w brzuchu ryby, czy dni, czy nocy. Tak będzie z Synem Człowieczym, czyli że potem wstanie. Czyli, że jeżeli mówi się, że Jezus nie widział poza grób, to głosi się po prostu nieprawdę. To kolejna myśl w tej rozmowie, która padła, w której uczestniczyłem i którą słuchałem. Przecież Jezus wiedział, że Jego misja zakończy się jako zwycięską misją i Jego zmartwychwstanie stanie się pewnikiem i faktem. Były obietnice Słowa Bożego, jak już wspomniałem, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. A zatem nie stanowiło to dla Niego większego problemu. A więc zwróćmy uwagę na to zagadnienie Golgoty, która jest najdonioślejszym i najwspanialszym i najważniejszym tematem. Z pewnością nigdy niewyczerpanym tematem teraz i w wieczności. Zawsze jest to aktualny temat i zawsze to jest aktualne zdarzenie dla człowieka jakiegokolwiek, nawet niewierzącego. Bo dzięki Golgocie istnieje ten świat i żyją nawet wszyscy ci, którzy tak naprawdę Chrystusowi nie ufają i w Niego nie wierzą. Zawsze albo aktualny dla świata i innych istot, nawet i dla tych, którzy są i zamieszkują nieupadłe światy. Bo jest podręcznikiem historii, w jaki sposób Bóg postępuje z grzechem i z grzesznikiem. Przez wielu ten temat jest niedoceniany. Często Golgota jest traktowana jako epizod tylko historyczny i nic więcej. Doniosłość tego tematu, często przekazu, nie może być w pełni przez nas zrozumiana. Przez nas jako istoty ludzkie o ograniczonych możliwościach. Jest to niewyczerpany temat. Nikt z nas dzisiaj jeszcze nie spojrzał w oczy śmierci wiecznej. Wszyscy ludzie, którzy dzisiaj umierają, umierają śmiercią, która jest wynikiem i konsekwencją tego,
co nasi prarodzice postanowili w raju, w Edenie, jakiego wyboru dokonali. W objawieniu Jana, w 20 rozdziale i 6 wersecie czytamy takie stwierdzenie. Objawienie Jana, 20 rozdział i 6 werset. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy. To określenie druga śmierć przypomina nam, że są pewne różnice między śmiercią tą, którą dzisiaj ludzie umierają i odchodzą z tego świata, bo jest to wynik, konsekwencja decyzji, jaką podjęli nasi prarodzice, i teraz oni nie mogą przekazać swojemu potomstwu już życia wiecznego, bo go nie mają, utracili go. Więc istnieje coś takiego jak druga śmierć i to pojęcie jest biblijnym pojęciem i Biblia o tym bardzo jasno mówi. Dlatego też Golgota zawiera moc kształtującą w nas miłość w sercach ludzi. Golgota nie była aleją zasłużonych, gdzie się ktoś przeszedł i cały splendor spływał na niego. Golgota, jak czytamy w 13 rozdziale listu do Hebrajczyków i 12 wersecie, że gdy przyszli na mnie, przepraszam, to jest pomyłka. Ja cytuję teraz może z mojego zapisu, to jest z Ewangelii tekst. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, tam go ukrzyżowali. To sformułowanie zawiera głębię jego cierpienia i przeżyć. To zawiera głębię pogardy dla niego. Golgota była pogardą dla wszystkich skazańców. I Jezus przyjął rolę skazańca. To była pogarda. Dlatego też w liście do Hebrajczyków, i teraz jest ten tekst w 13 rozdziale i 12 wersecie czytamy. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud swój własną krwią, cierpiał poza obozem. Poza obozem spalano śmieci, poza obozem krzyżowano złoczyńców, poza obozem wykonywano wyroki śmierci na przestępcach. Takie było znaczenie Golgoty dla środowiska i otoczenia, w którym żył Jezus Chrystus i które tam się wtedy działy. Dlaczego poza obozem? Jakie to ma znaczenie poza obozem? Co to oznacza poza obozem? Co to oznaczało dla Jezusa Chrystusa? Co to może oznaczać? Jezus po pierwsze przyszedł cierpieć poza swój niebiański dom na ziemi. To może oznaczać również poza obozem. Jest wiele znaczeń tego. Kiedy opuścił swój szczęśliwy, wspaniały dom i kiedy przyszedł na naszą ziemię, to przyszedł poza pewien ramy, w którym do tej pory jako odwieczny, istniejący Bóg przebywał. Przyjął postać ludzką, przyjął postać człowieka. Po drugie, Jezus, uosabiając ludzkość, czyli drugiego Adama, miał cierpieć poza Jerozolimem. Umarł w miejscu, gdzie straceni bywali poza Jerozolimą zbrodniarze, mordercy. Jezus nie umarł wśród swojego ludu w tym sensie, jak my dzisiaj to mówimy, o kimś, który odchodzi na skutek wieku czy choroby, a odszedł wśród rodziny, w gronie, w swoim miejscu zamieszkania, w swoim łóżku, w swoim miejscu życia. I chociaż tyle dobrego mu było dane. Jezus nie. Jezus cierpiał poza obozem. Tam, gdzie został jakby wyrzucony, potraktowany jako zbrodniarz, jako przestępca. Pełne znaczenie tego zwrotu poza obozem znajdujemy w liście do Galacjan. Możemy czytać odniesienie do pewnych tych myśli, do pewnych tych określeń. List do Galacjan, 3 rozdział, 13 werset. List do Galacjan,
trzeci rozdział, 13 werset. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A zatem nie ma tu żadnej glorii i chwały w tym, jak spoglądano i jak, w jakim miejscu Chrystus został postawiony. Postawiony został w miejscu, gdzie było ono nazwane przekleństwem. I tu cytat jest ze Starego Testamentu, z proroctwa: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Izajasz w 53 rozdziale zawiera podobne myśli, które chcę odczytać. Izajasz 53 rozdział, 9 i 12 werset. 9 może najpierw, 53 rozdziału. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Jeżeli się wyznacza grób kogoś wśród bezbożnych, to się tak naprawdę zalicza go w to grono. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiły, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. 12 werset. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Taki nadano mu status. Do przestępców był zaliczony. Taki los wybrał człowiek. Tam człowiek był do znalezienia. Czyli ten pasterz zostawił 99 owiec, a poszedł poza zagrodę ratować tą jedną zgubioną. Jezus poszedł w niebezpieczeństwo. Poszedł w wielką niewiadomą. Przez 3,5 lata Jezus przedstawia Ojca. Przez 3,5 lata Jezus Jego Królestwo przedstawia. Jego zbawczy plan, ratunek, swoją misję i swoje zadanie. Ale w tym całym dziele 3,5-letniego przebywania tu na ziemi, tej oficjalnej Jego działalności, wszystko to, w tym wszystkim towarzyszyła mu akceptacja i błogosławieństwo Ojca. Towarzyszyła mu posługa aniołów, światłość boskiej aprobaty. Nawet na pustyni, kiedy spotkał się z szatanem, kiedy szatan do niego podszedł, to Jezus jakby odpowiadał na propozycję szatana w majestacie i pełnej aprobaty Ojca, która mu towarzyszyła. Bo stale w uszach Jezusowi dźwięczały słowa z nad Jordanu. Ten jest Syn mój miły, którego sobie upodobałem, tego słuchajcie. I to był ten czas. Ale sprawozdanie Ewangelii w pewnym momencie pokazuje nam trwożną, ludzką naturę Jezusa Chrystusa w następujących słowach. W Mateuszu 26, 37, 38 czytamy takie słowa. One wyrażają emocje Jezusa, stan duchowy, emocjonalny Jezusa Chrystusa. 26 rozdział, 37, 38 werset. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemane i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Tutaj ewangelista opisuje stan emocjonalny Jezusa. Smętna i trwożna jest dusza moja. Trwoży się. Słowa, które do tej pory nigdy nie wypowiadał.
Słowa, które nigdy nie były częścią Jego wystąpień przez 3,5 lata. Teraz mówi o trwodze i mówi o smutku. I czytam tu zdanie z książki Życie Jezusa, zdanie Ducha Proroczego. Jezus uląkł się utraty miłości Ojca z uwagi na bagaż grzechu, jaki spoczął na Nim. Zobaczmy, w jaki sposób zmienia się stan emocjonalny, można powiedzieć, Jezusa Chrystusa jako człowieka. Trwoży się i smuci się. Czując, jak straszny jest grzech oraz Boży gniew, dezaprobaty dla grzechu, z powodu ludzkich przewinień Chrystus wypowiedział te smutne słowa, które odzwierciedlają stan Jego sumienia, Jego serca. Smętna jest dusza moja i trwożna. Jego fizyczne i duchowe siły zostały doświadczone do granic ludzkich wytrzymałości. I dlatego, jeżeli ktoś na wstępie, co mówiłem, twierdzi, że w jakichś momentach Jemu było łatwiej, bo pochodził z nieba, to po prostu to jest nieprawdą. Smętna i trwożna jest dusza moja. Kolejne zdanie z książki Życie Jezusa. Odczuwał rozłąkę z Ojcem. Wzdrygał się przed tą przepaścią, nad którą stał. Czuł się zagubiony, jak każda istota ludzka w grzechu, która jest. W tym wszystkim Jezus nie mógł użyć swojej boskiej mocy, aby sobie ulżyć w tym stanie emocjonalnym. Jeżeli miał być ratunkiem i pomocą dla mnie i dla Ciebie, jeżeli miał spłacić cenę mojego i Twojego grzechu, On nie mógł posłużyć się niczym innym i nie posługiwał się poza tym, co Mu dawał i dla Niego czynił Ojciec. A tutaj powstała przepaść. W tym wszystkim nie mógł użyć On boskiej swojej mocy, aby uniknąć tej męki, ponieważ jako człowiek musiał doświadczyć męki i konsekwencji ludzkiego grzechu w dosłownym tego słowa znaczeniu. A teraz przeczytam Wam tekst, i kto ma Biblię, proszę, otwórzcie go ze mną, który odpowiada na pytanie, że jest na to twierdzenie z tego wstępu, co powiedziałem, że to jest nieprawda, że Jezus jakby nie umarł drugą śmiercią, bo to jest śmierć wieczna, z której już nie ma zmartwychwstania, a On jednak zmartwychwstał. Że Jezus nie widział poza grób. Widział, przecież były proroctwa. Otóż w liście do Hebrajczyków, 5 rozdział i 7 werset. List do Hebrajczyków, 5 rozdział i 7 werset. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Wybawić od śmierci. A przecież umarł. A przecież umarł. Jeszcze raz, z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. Ale umarł od jakiej śmierci? Wiecznej. Dokładnie. Jezus został wysłuchany i zachowany od śmierci wiecznej. Czyli co to znaczy? Że nie pozostał w grobie na wieki jako ten, który został zaliczony do przestępców. On umierał śmiercią wieczną, ale tam nie pozostał na wieki. I jest poprawne twierdzenie i to twierdzenie też popiera słowa Ducha Proroczego, że Jezus istotnie
nie widział poza grób. A jeszcze to w dalszej części wyjaśnię, na czym to polegało. Na bardzo prostym ludzkim przykładzie. Jakiej śmierci został zachowany? Wiecznie. To wszystko było rzeczywistym stanem jego serca. To nie była gra, to nie było aktorstwo, to nie było jakieś pozerstwo. Jezus rzeczywiście odczuwał przepaść, ból, trwogę, rozłąkę i wyrok potępienia na sobie, jak każdy, który będzie pozbawiony łaski zbawiennej Jezusa Chrystusie po tysiącleciu. Dokładnie to odczuwał. To wszystko było rzeczywistym stanem jego serca, duszy. To było wszystko rzeczywiste przeżycia emocjonalne, nie były wirtualne, ale stanem faktycznym jego przeżyć. Postawa Jezusa była zupełnie odmienna od dotychczasowej jego postawy, zresztą o tym mówi wyraźnie proroctwo Zachariasza. Może nie będziemy czytać tego i tam jest powiedziane o jego stanie emocjonalnym. To przeżycie w Zachariaszu, w tym Zachariaszu 13:7 mówi o dosłownych, emocjonalnych jego przeżyciach. Ten wyrok Jezusa już w Getsemane, tego wyroku, tych przeżyć takich, o jakich wspominamy, Jezus już doświadczył w Getsemane. Był już pod pręgierzem wyroku sprawiedliwości Bożej. I o tym mówi właśnie książka Życie Jezusa. Był to miecz sprawiedliwości Bożej wobec grzechu i przestępstwa, jakie człowiek dokonał. A że Jezus ten bagaż wziął na siebie, stąd było to zwrócone przeciwko niemu. Tutaj w Getsemane Jezus został zaatakowany po raz pierwszy w okolicznościach odmiennych, jakie do tej pory miał. Odczuł, że jego łączność z Ojcem jest zupełnie zerwana i on stoi nad brzegiem przeogromnej przepaści, z której nie ma powrotu, bo dla przestępcy skazanego nie będzie już powrotu. Odczuł, że jego łączność z Ojcem, jak wspomniałem, jest zerwana. W takim stanie jest grzesznik bez Boga, w bezdennej przepaści. A zatem objawiło się, że jego ludzka natura nie będzie, on się obawiał, że jego ludzka natura nie będzie w stanie znieść konfliktu kuszenia z szatanem. I dlatego znowu czytam dwa zdania z książki Życie Jezusa o tej sytuacji. Widząc grozę tego konfliktu, Jezus odczuwał strach z powodu braku łączności z Bogiem. Odczuwał strach, czyli odczuwał tą emocję, którą ludzka natura tylko jak najbardziej może odczuwać. Z pewnością, kiedy ten stan emocjonalny mu tak towarzyszył i dlatego prosił uczniów, módlcie się ze mną, bądźcie mi wsparciem, bądźcie mi chociaż jako wy ludzie słabi pomocą. Z pewnością szatan wtedy mówił mu o ludziach, którzy nim wzgardzili. Mówił mu o Piotrze, Judaszu i innych. Po co się wysilasz? Możesz wrócić do nieba. I tak cię zostawili. I tak nic z tego nie będzie z twojego wysiłku. W ten sposób być może Judasz kusił Jezusa, aby zostawił tę sprawę. Ale może i przytoczył jeszcze mocniejszy argument. Cóż, ojciec cię dla tych grzechów, które wziąłeś na siebie, zostawił. A wiesz dlaczego? Bo mnie zostawił. Mnie powiedział, że nie ma dla mnie już ratunku. Gdybyście otworzyli książkę Historię Zbawienia, jest tam opisana sytuacja z początku buntu w niebie i potem króciutko po buncie w niebie, kiedy szatan już jest poza niebem, został wypędzony. W pewnym momencie to jest opisana sytuacja, że gdzieś tam w tych przestworzach, gdzie przebywał szatan, zatrzymał przelatującego anioła i prosił o spotkanie z Chrystusem. I Chrystus przyjął. I wysłuchał, co ma szatan do powiedzenia, krótko po tej sytuacji. I prosił go o powrót do nieba.
Jezus mówi, za późno już. Nie ma możliwości już teraz. Kiedy jeszcze był w niebie, tak. Kiedy mu proponowano przebaczenie, kiedy mu proponowano skruchę, to tak. Ale teraz już nie. I dlatego być może szatan użył teraz argumentu w stosunku do Jezusa. Cóż, Ojciec cię dla tych grzechów zostawi. Tak, jak mnie zostawił. Tak, jak ja jestem tu w tej sytuacji. Nie licz, że ty będąc zaliczony do przestępców i biorąc winę przestępców, ty będziesz mógł wrócić w zmartwychwstaniu. Była to okrutna próba i była to okrutna pokusa dla Jezusa Chrystusa. Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, czytamy następujące słowa. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 1, 2 i 3. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich. Wiecie, że za 2 dni będzie Pascha. Tutaj mówi o proroctwie. Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się wszyscy arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępnie pojmać i zabić. A teraz wiersz 39, 42, 44, 39 tego samego rozdziału. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. 42. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich może minąć, żebym go nie pił. Niech się stanie wola Twoja. I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowami. A więc ta trwoga i to niezwykłe zdarzenie właśnie pokazuje, co on przeżywał. Szatan postanowił wmówić mu, że jeżeli stanie się gwarantem grzesznego świata, rozdział ten się uwieczni, a sam on, Chrystus, stanie się jednym z poddanych królestwa szatana i nigdy już nie będzie stanowił jedności z Bogiem. To są słowa Ducha Proroczego o tej sytuacji. Szatan mu mówił, znajdziesz się tam, gdzie ja. Bo wziąłeś przestępstwo, stajesz na tej płaszczyźnie, na której ja stoję jako przestępca. To była niezwykła pokusa, to były niezwykłe boje. I dlatego Jezus nie miał nic łatwiej, nic lepiej, a wręcz gorzej, jak każdy z nas. On mnie nie przywrócił do nieba, a ciebie przywróci? Pragnął Jezus Chrystus chociaż współczucia drogich uczniów, pragnął chociaż ludzkiego wsparcia ich modlitw za Niego, poczułby się na pewno wtedy wzmocniony. Kiedyś Jezus stał potężny, jak się to mówi, jak cedr Libanu, stawiając czoło wściekłym atakom szatana, opozycji szatańskiej przeciw Niemu. Ale wtedy działo się to wszystko w chwale i mocy aprobaty Bożej. Niejednokrotnie Jezus podkreślał w swoich wystąpieniach, że Ojciec jest z Nim. Ale teraz tak nie było. Tutaj Jezus pozostał jakby sam. Jego człowieczeństwo broniło się przed poniesieniem tej ofiary. Niebo milczało, aniołowie byli stworzeni, przyglądając się, jak Ojciec odcina swoje promienie światła i miłości chwały od umiłowanego Syna. Grzech uczynił ten rozdział, że promienie nie dochodziły. Aprobata Ojca nie dochodziła. Łaskawość Ojca nie dochodziła. Nie było możliwości odczuwać czegokolwiek innego, jak tylko strach, bojaźń i przerażenie. Jaka będzie decyzja Syna Bożego Jezusa Chrystusa w tym emocjonalnym takim odczuciu, jakie odczuwał? Co On zrobi? Jaką podejmie decyzję? I w tej strasznej chwili Jezus dojrzał jakby umysłem, świadomością, sercem, został mu przedstawiony pewien obraz.
My często, jak o czymś myślimy, prawda, też pojawiają się nam obrazy tego zdarzenia, o których myślimy. I jemu też został pokazany pewien obraz. O tym sprawozdaje pióro ducha proroczego. Mianowicie, i co się stanie z ludźmi, kiedy on nie podejmie decyzji za poniesieniem tej ofiary z uwagi na tę przerażającą sytuację i przepaść, nad którą stał. Co się stanie wtedy z ludźmi bez jego ofiary? Być może przypomniał sobie o drzewie figowym, które nie przynosi owocu i będzie trzeba je wyciąć. I nie będzie mu żadnego ratunku dla ludzkości. I ta wizja przeważyła. Niezależnie od osobistych skutków dla niego, zbawi człowieka i poniesie tą ofiarę aż do końca. Ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Takie były słowa Jezusa Chrystusa. I tam w Getsemane, w tej tragicznej sytuacji i w tej trwodze ducha, kiedy podjął decyzję, że bez względu na okoliczności, co się z nim stanie, Jezus Chrystus poniesie tą ofiarę, w tej chwili, kiedy taką decyzję podjął, został wzmocniony przez anioła, który do niego w Getsemane przyszedł. W tym czasie, jak sprawozdaje nam pióro ducha proroczego, potężny anioł przyszedł pokrzepić Jezusa. Męka Jezusa nie ustała, ale depresja i zniechęcenie minęły, nabrał nowych sił. Jednak nie były to ostatni atak szatana. Jeszcze jeden atak szatan postanowił przypuścić na Jezusa. W drodze na Golgotę, twarz Zbawiciela pozostawała jasna. Spokojna, troszczył się o kobiety go opłakujące, o miasto Jeruzalem, o żołnierzy, za których modlił się i mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Tutaj jego stan emocjonalny jakby się ustabilizował i był pełen pokoju. Ale otoczenie z niego drwiło, otoczenie wyśmiewało go, otoczenie nie było żadnym wsparciem dla niego. Po uprzednich dowodach akceptacji i miłości Bożej, po prośbie złoczyńcy: Panie, wspomnij na mnie, Jezus powoli, powoli zbliżał się do ostatniej, jakby powiedzieć, krawędzi przepaści, nad którą stał i którą miał przyjąć na siebie. Jeszcze w swoim poniżeniu wcześniej zwrócił się jako prorok do córek Jeruzalemu, a jako kapłan i obrońca prosił Ojca za darowanie win jego mordercom, a jako miłujący Zbawiciel odpuścił grzechy skruszonemu złoczyńcy, jak już wspomniałem. Jezus w tym otoczeniu widział potrzeby tych ludzi i dlatego na nie zareagował. To był jeden z ostatnich promieni, jakie go jeszcze pocieszały. Niebawem Jezus po raz drugi i ostatni doświadczyć miał przejawu niezadowolenia Bożego gniewu wobec ludzkich przewinień, które wziął na siebie. I znowu czytamy: stan jego serca i duszy napełniło przerażenie. I teraz czytam słowa ducha proroczego z książki Życie Jezusa, gdzie pisze tak, ze stronicy 597, zależy które wydanie. Nie mógł w tym bagażu ludzkich grzechów dostrzec pojednawczej, miłosiernej twarzy Ojca. Najwyższe cierpienie przeniknęło jego serce. To był po raz drugi stan emocjonalny. Jeszcze zwrócę uwagę, zwróćmy uwagę do Księgi Izajasza 59:2. Księga Izajasza 59, rozdział 2, werset. Dlaczego nie mógł dostrzec miłosiernej twarzy Ojca i cierpienie przenikło jego serce? Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Gdyż wasze dłonie są splamione krwią, a wasze palce winą, a wasze wargi mówią kłamstwo, wasz język szepcze przewrotność.
to człowiek został puszczony wolno, a Jezus stanął w jego miejsce. I to właśnie miało miejsce. Z pewnością tego nigdy nie zrozumiemy, bo tego po prostu my nie doświadczyliśmy. Słowa Boże mój, czemuś mnie opuścił, są odbiciem stanu jego ducha w tym momencie bezradności, trwogi. Są kulminacyjnym stanem jego serca. Opuszczony człowiek w grzechu, pozbawiony Boga, przeżywa i przeżywać będzie właśnie ten stan ducha. Nie obrazują te słowa w tym momencie akceptacji Boga, nie obrazują stabilizacji wewnętrznej, ale są krzykiem rozpaczy i trwogi: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Pozwolę sobie pewien komentarz do tego przeczytać z książki Posłaniec Pana. Ograniczone pojmowania głębi wołania Jezusa: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Gdy ktoś wierzy w błędną teorię nieśmiertelności ludzkiej duszy, nie zdaje sobie sprawy, że w godzinie śmierci Jezus doświadczył tego, czego grzesznicy doświadczą w czasie powtórnej, finalnej śmierci po sądzie ostatecznym. Nikt na świecie oprócz Chrystusa jeszcze nie umarł w sensie absolutnym, a ci, którzy odeszli, jedynie śpią, oczekując wezwania dawcy życia. Jezus odczuwał ostateczną mękę grzeszników świadomych, iż zostali bezpowrotnie odrzuceni. W ten sposób Jezus doświadczył niewyobrażalnej, ciężkiej zapłaty za grzech, zaświadczając, iż szatan kłamał, gdy zapewnił: na pewno śmiercią nie umrzecie. Szatan chciał na wieki zatracić Adama i Ewę. Wiedział, że grzech i śmierć za to śmierć wieczna. Wiedział, że on ma w tym udział, w śmierci wiecznej. I cieszył się, że Jezus stanął w miejscu grzesznego człowieka, spodziewając się dla niego tego samego losu. Kara go dosięgła i wyrok go dosięgnął. Dlatego będzie mówił. Ten krótki fragment obrazuje, że Jezus naprawdę stanął nad niezwykłą przepaścią. A zatem słuszne jest stwierdzenie pióra ducha proroczego o tej sytuacji, jakże odmiennej od innych zdarzeń, że gwałtowne kuszenie przez szatana nękało serce Jezusa. Zbawiciel nie mógł przebić się wzrokiem poza pokrywę grobu. I to jest fragment ducha proroczego. Nie mógł. Jak to jest możliwe? Przecież te proroctwa, te obietnice trzeciego dnia zmartwychwstania, sam o tym nieraz mówił. Jak można tak twierdzić? Jak mogło tak, powiem wręcz, pióro ducha proroczego tak napisać? Wydaje się nam to dziwne, prawda? Nie umiemy pogodzić tych dwóch jakby przeciwstawnych wypowiedzi. Jak tu wspomniałem, Zbawiciel nie mógł przebić się wzrokiem poza pokrywę grobu. Dalej, nie podtrzymywała go nadzieja, i to jest ciągle cytat, że wyjdzie z grobu jako zwycięzca i że jego ofiara przyjęta będzie przez Ojca. Nie podtrzymywała go w tym czasie ta nadzieja. Obawiał się Jezus, że grzech był tak wielką obrazą dla Boga, i spowoduje jego rozdzielenie z Ojcem na wieki. Chrystus odczuwał obawę, jakiej dozna grzesznik, gdy ustanie miłosierdzie dla upadłego świata. To był stan faktyczny jego serca. Jak to pogodzić z tymi proroctwami i wszechwiedzą o tym, że trzeciego dnia zmartwychwstania, a tu pisze, że nie widział, poza grobem nie podtrzymywała go nadzieja, że wyjdzie jako zwycięzca. Wiecie, ja nie wiem. My jako ludzie staramy się pewne rzeczy wytłumaczyć. I to nie jest złe. I
I chcę tą przeciwstawną rozbieżność jakoś wytłumaczyć. I spróbuję to wytłumaczyć na bardzo prostym fakcie. Tego, czego sam doświadczyłem. Koło domu mam bardzo wysoką brzozę. Jest bardzo wysoka, wyższa od budynku. I tak przyglądając się stwierdziłem, trzeba obciąć. Przynajmniej skrócić. Bo są wichury, płot, sąsiad, droga. Mogą być kłopoty. No ale zbyt wysoka trochę, tak myślę. Dam rady, nie dam rady. Spróbuję na razie co póki wyjść na nią bez jakiegoś tam oprzyrządowania, żadnych pił, żadnych nic. Tak od w dresie wyjść. No do połowy. Udało się. Wyszedłem. Ale nie było za wysoko, ale co tam? No co tam? Da rady. No to wziąłem piłę. Spalinową, bo gdzie tam takie coś ciąć ręcznie jeszcze? Tugało się. No to już całkiem nie było wesoło. Nie dam rady, myślę. No nie dam. Jeszcze coś się stanie, będzie kłopot. Zszedłem na ziemię i tak się przyglądam temu i myślę. No, co będziesz, chłopie, kombinował? Masz kolegę z podnośnikiem samochodowym, przyjedzie i zetniesz bez problemu. No i zadzwoniłem. I kolega mówi, dobra, przyjadę. Jaki koszt? A tam coś mi powiedział, za godzinę 70 zł. Jak sobie sam będziesz chciał 70 za wynajęcie. Przyjechał, popatrzył, ja też. Fajnie. Mówię do siebie tak w myślach. Bułka z masłem. Teraz już. Podnośnik ustawiony, kosz taki, który sięgał mi dotąd, cały. Wiecie, jak to wygląda. Elektrycy też to używają. Nie ma problemu żadnego. Absolutnie. Ale jak wsiadłem i tak pierwsze 3 metry było dobrze. Jak wyniósł mnie do samego czubka, bo to trzeba było po kawałku obcinać, to moja pewność poszła z wiatrem. Moja stabilizacja zniknęła. Moja pewność siebie, moje odczucia się diametralnie zmieniły. Bo na ziemi to była prosta sprawa i bułka z masłem, mówiąc kolokwialnie. Ale tam, jak ten podnośnik troszeczkę się chwiał, bo się chwiał, to nie było sztywne. Ale to jest 3,5 tony samochód, a ja tylko niecałe 70. No nie ma problemu, nie? To jest logika. Ale odczucia są inne. Logika mówi tak, a odczucia są inne. Naprawdę się bałem. Naprawdę się bałem. I być może ta sytuacja jest odpowiedzią na te rozbieżne rzeczy. Proroctwa były jednoznacznie i one nie uległy zmianie i one się dokładnie wypełniły w życiu i misji Jezusa. Ale kiedy stan faktyczny nastąpił w ludzkiej naturze Jezusa Chrystusa, to odczuwał wszystko to, co tylko człowiek może odczuwać, stając nad taką przepaścią. I dlatego jest to prawidłowe twierdzenie, że nie widział poza pokrywę grobu. Nie podtrzymywała go nadzieja, że wyjdzie z tego jako zwycięzca. Ale nie cofnął się. Nie cofnął się. I dlatego w tej chwili jedynym wytłumaczeniem jest to, co zawiera jeden z tekstów. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tyle. I w żaden inny, że tak powiem, sposób nie można tego wytłumaczyć. I to jest prawdą, że nie widział poza grób i że nie podtrzymywała go nadzieja. I to jest prawdą, że stanie jako zwycięzca i stanie jako ten trzeciego dnia. Tych ciemności nie można było odczuć. Obecność Ojca nie można było odczuć. Jednak boska obecność wraz z aniołami była w tych ciemnościach obecna przy krzyżu Jezusa. Tak sprawozdaje nam życie Jezusa. Ojciec był przy krzyżu. Aniołowie byli przy krzyżu. Wszyscy tam mu towarzyszyli i patrzyli, jaką decyzję on podejmie w wolności woli, decyzji i wyboru. Ale zmysły Jezusa tego po prostu nie odczuwały.
Zmysły Jezusa nie odczuwały obecności Ojca, nie odczuwały obecności aniołów. W tej strasznej godzinie Chrystusowi nie było dane doświadczyć pokrzepienia przez obecność Ojca. Otoczenie ludzi koncentrowało się na tym zdarzeniu w ten sposób. Zemsta niebios jest nad Nim. Nieskalany Syn Boży wisi na krzyżu. Jego ciało umęczone, Jego serce przebite, samotność od Ojca. Ale wszystko to jest składnikiem tej wielkiej ofiary, którą musiał ponieść, przemawiającej do każdej istoty ludzkiej, że my bylibyśmy w tej beznadziejnej sytuacji, w tym beznadziejnym strachu i w tej beznadziejnej przerażeniu. Dlatego też, aby otworzyć bramy nieba. Wśród ciemności, pozornie opuszczony przez Boga, Jezus do dna wypił kielich ludzkiej niedoli, ludzkiego potępienia i kary, jaką poniósł. W tych strasznych godzinach zwyciężył tylko opierając się na wcześniejszych doświadczeniach i wierze i relacjach, jakie miał ze swoim Ojcem. I tylko dlatego zwyciężył, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Pomimo, że nie mógł odczuć obecności Ojca, zwyciężył wiarą. Przez wiarę zwyciężył. Jezus dźwięcznym głosem zawołał. Wykonało się. Wielka ofiara dokonała się. Droga do świętości i zbawienia stanęła otworem dla wszystkich. Przygotowana została nowa droga życia. Nowe możliwości. Bitwa została wygrana. Potępienie szatana stało się faktem i dlatego Ewangelia mówi: cieszcie się nieba, ale biada mieszkańcom ziemi. Sympatia, jaka kiedykolwiek była w stosunku do szatana jeszcze wśród zastępów anielskich, chociaż nie podzielali jego drogi, to teraz ta sympatia ostatecznie została już zerwana. I w podsumowaniu, wykonało się przedstawienie Boga i cech Jego charakteru. Że Bóg nie jest taki, o jaki charakter oskarża Go szatan. Wykonało się potępienie szatana i jego cech. Wykonała się droga pojednania i zbawienia człowieka. Wykonało się posłuszeństwo aż do śmierci Jezusa Chrystusa. Wykonało się wywyższenie zakonu Bożego. A objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Skuteczna przez wiarę. Pojednawczą śmierć Jezusa Chrystusa. Ale zawsze w pełni możemy ją zaakceptować. Co zrobimy z tym wielkim darem ofiary Jezusa Chrystusa, który stanął w miejscu, w którym my jako ludzie mielibyśmy stanąć? I jeżeli go odrzucimy, to tam staniemy. A jeżeli go nie odrzucimy, to nigdy nie doświadczymy tych strasznych i przerażających skutków, jakie On poniósł i jakie doznał na swoim ciele. Amen.